I od podzielenia się z Państwem moim ekranem. Tak, nagrywanie zostało uruchomione, więc możemy zacząć kolejny wykład dotyczący projektowania aplikacji logistycznych, gdzie będziemy mówili o danych. Jak już wspomniałem wcześniej, dane to jeden z bardzo istotnych elementów całego procesu nie tylko tworzenia oprogramowania, nie tylko jego wykorzystania ale również dla tych którzy korzystają z systemów informatycznych dane stanowią wartość która dzisiaj nawet jest przekładana na pieniądze tak to znaczy się możemy mówić że dane czyli informacja kosztuje i posiadanie informacji pozwala nam dokonywać różnego rodzaju podejmować różnego rodzaju decyzje dotyczącego samego przebiegu procesu wyciągać wnioski na podstawie tych danych, a więc jest tutaj wiele możliwości, które, dla których o danych warto, warto wiedzieć, co to są dane, jaka jest różnica pomiędzy danymi i informacjami i o tym dzisiaj będziemy, będziemy mówili, tak? I zaczniemy, jak tradycyjnie ja zacznę od pytań, czy jeszcze, którzy wszyscy, którzy nie uzyskali stosownej ilości punktów za aktywność, teraz jest szansa, ponieważ pytania, przynajmniej te są na samym początku, będą się powtarzali, a ja. A ja zapytam, co to jest informa, informatyka. Myśmy o tym już wcześniej mówili, co to jest informatyka i za chwilę do tego przejdziemy, bo między innymi dane wiążą się z przetwarzaniem. A więc wiążą się z takimi pojęciami jak algorytm, jak program, jak proces. Jak pamiętacie, żeśmy mówili również o przetwarzaniu, w kontekście procesów biznesowych. W związku z tym, to wszystko się ze sobą wiąże, ale warto mieć tutaj bardzo precyzyjne definicje, o czym mówimy, ponieważ czasami jest to niezbędne, aby się po prostu zwyczajnie dogadać. Tak? Ja cały czas naciskam na to, że że te zajęcia są głównie po to, aby Państwa jako przyszłych logistyków, szefów działów logistyki i ludzi odpowiedzialnych za logistykę na różnych poziomach, żeby nauczyć rozmawianie z informatykami, ponieważ dzisiaj żaden w zasadzie, żadna dziedzina, w tym logistyka bez informatyki się po prostu obyć nie może. To pytanie o granice logistyki i o, o to, co informatyka może w tym zakresie. Dać. W ramach laboratorium czy w ramach projektu robiliśmy doświadczenia z konkretnymi przykładami związanymi z logistyką, nie z całą logistyką jako taką, i dzisiaj będziemy kontynuowali w tym, tym samym duchu i w tym samym kontekście. To znaczy, będę chciał, aby ten wykład stanowił podstawę do tego, aby zrealizować kolejne. Kolejny projekt, kolejne zadanie projektowe. Ale o zadaniu projektowym tutaj za dużo nie będziemy mówili. Przejdźmy do podstawowych terminów. No więc informatyka, co to jest? Jeżeli zapytamy Google'a, to Google nam powie to, co jest widać na ekranie. Ja w międzyczasie wrzucę kolejne pytanie, bo tutaj się pojawia słowo informatyka, informacja. One są zbieżne, w związku z tym pytanie, jest czy informacja jest abstrakcyjna, ponieważ informatyka definiowana jest przez Google. Ja no niespecjalnie się wysiliłem, żeby wyszukiwać jakieś dokładne definicje. Wziąłem pierwszą, lepszą, więc jakość tej definicji budzi już zastrzeżenia. Natomiast przede wszystkim tu pojawia się słowo informacja. Tak? Pojawia się słowo informacja w związku z powyższym... Widzimy, że informatyka jest definiowana jako proces, w którym przetwarzamy informacje. Jak pamiętamy z poprzednich wykładów, nie tylko informatycy przetwarzają informacje, są odpowiedzialni za przetwarzanie informacji, ale również tacy ludzie jak dziennikarze, pisarze, psychiatrzy, również przetwarzają informacje. W związku z powyższym, a w tej definicji jakby czegoś brakuje. Tak? Nie, tutaj mamy niedookreślone. Ważną sprawą w tym wszystkim jest właśnie ta informacja. Co to jest? A przede wszystkim, czy ona jest abstrakcyjna, czy ona ma wymiar korpuskularny? Bo, 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 bo mówiąc o informatyce, chcemy mówić o e, chcemy mówić o maszynach. tak? I jeżeli będziemy mówili o maszynach, no to maszyna ma budowę fizyczną. Dlatego, też, kolejne pytanie jest: widzę, że tutaj. Jedna odpowiedź się trafiła, OK. Następne pytanie jest takie, czy informacje można przetwarzać z wykorzystaniem komputera? No i to jest kluczowe, no bo jeżeli jest, to ona abstrakcyjna. Tutaj wszyscy odpowiadają, tak, 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 tak. No Bardzo dziękuję Państwu za te odpowiedzi. No ale niestety odpowiedź jest odpowiedź jest nie. Poprawna odpowiedź jest nie, dlatego że informacja, a teraz pytam o kolejne pytanie, co to jest dana w takim razie, bo ona się jakby kojarzy tutaj nam z informacją. to że informacja jest, proszę Państwa, abstrakcyjna, a jak ktoś tam odpowiedział na czacie, i to jest prawda. W związku z powyższym, nie możemy do przetwarzania abstrakcji używać korpula, korpuskularnych, fizycznych maszyn. Natomiast to, czego w tej definicji brakuje, to jest to, że będziemy my. my na Państwa zlecenie, wy zakładam, że jesteście naszymi klientami, zlecacie nam wykonanie odpowiednich systemów informatycznych, które pomogą Wam w pracy, że my Wam dostarczymy maszyny, które pozwolą nam na automatyzację procesu przetwarzania. No ale nie informacji, no bo informacja jest abstrakcyjna. De facto oczywiście musimy się posługiwać informacją, Ponieważ informacja to pewna wiedza. Tak, ktoś poprzednio powiedział, to, to, to ta wiedza jest, jak każda wiedza, jest abstrakcyjna, w związku z powyższym. Dla nas istotne jest to, że może mieć wiele form, że w tym momencie, jeżeli my czytamy gazetę, i w tej gazecie jest jakaś informacja, to ta informacja może być napisana po polsku, po angielsku, po niemiecku, w dowolny, po, chi, po chińsku, a więc nawet z wykorzystaniem różnych alfabetów. Z wykorzystaniem różnych alfabetów. Dlatego też wprowadziliśmy pojęcie daną, która ogólnie mówiąc, nie wiem, czy takie odpowiedzi tam padały, reprezentacja informacji. Bardzo dobrze, tak. Proszę Państwa, dana to jest reprezentacja informacji. Reprezentacja informacji taka, która, ja pytam teraz o kolejną rzecz, mianowicie co to jest alfabet, bo, bo alfabet jest kluczowy, jeżeli chodzi o Reprezentacji informacji, tak? Bo my wykorzystujemy alfabet do tego, żeby informacje reprezentować, więc musimy wiedzieć, co to jest ten alfabet. Wracając do tej definicji, tutaj brakuje jednego kluczowego słowa, mianowicie automatyzacja procesu przetwarzania. Ok, niech będzie informacji, chociaż bezpośrednio informacji przetwarzać nie możemy, ale możemy ją przetwarzać pośrednio, tak? Właśnie korzystając z danych korzystając z danych, bo jak już powiedzieliśmy, dane to jest reprezentacja. I możemy się umówić, że to jest fizyczna reprezentacja, że to jest fizyczna reprezentacja, taka, z którą sobie komputery, komputery sobie poradzą. No ja tutaj przypomnę wam, że komputery korzystają tak, jak każda dzisiejsza współczesna maszyna, przede wszystkim korzystają z prądu, tak? czyli korzystają z energii, korzystają z e, różnego rodzaju praw fizycznych, które dotyczą e, zachowania się e, fizyki zjawiska związanego z przepływem prądu, czyli z napięciem, z pojemnością, e, z, 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 te, no, z takimi pojęciami. My nie musimy w to wnikać, natomiast musimy wiedzieć, że my przy pomocy takich, takich właśnie znaków, bo alfabet to zbiór znaków, tak. Natomiast z alfabetem i z tą reprezentacją wiąże się kolejne pojęcie i znowuż przypomnienie, co to jest składnia, bo alfabet to ciąg znaków, to zbiór znaków właśnie, nie tyle ciąg znaków, co zbiór znaków. To zbiór znaków, którymi możemy się posługiwać przy przetwarzaniu przy reprezentacji informacji w postaci danych. Czyli każda dana to zbiór znaków. Te znaki łączymy w pewne ciągi i teraz, w zależności od tego, jakie te znaki będą, będziemy mieli, będziemy korzystali z różnego rodzaju reprezentacji. Za chwilę będziemy mówili o tych rodzajach, o rodzajach reprezentacji. Dla nas istotną sprawą tutaj jest, że dana ma wymiar fizyczny. Tak? Ona musi być. Hmm, yy, ona musi wyrażać informację, może wiązać się z informacją w taki sposób, żeby była trwała, tak? Yy, ja zawsze powtarzam, że, że, że daną, każdą daną można wykuć na kamieniu, że zawsze znajdzie się taki kamień, ponieważ do reprezentacji informacji niepotrzebna jest energia. Do przetwarzania informacji potrzebna jest energia. Bo w tym momencie musimy wykonać pracę P czyli choćby nawet zamienić informację na, na dane. To tyle, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o proces, o informatykę. Czyli pamiętamy, tak, że informatyka to proces, w którym automatyzujemy przetwarzanie danych. No, informatyka może zajmować się różnymi aspektami, w tym na przykład technologiami, chociaż generalnie rzecz biorąc dzisiaj nie konkurujemy z elektronikami. To elektronicy nam przygotowują maszyny, Natomiast technologią my się również zajmujemy, no bo technologia jest rozumiana szerzej niż tylko same, same maszyny. Przetwarzanie danych. Oczywiście każda dana to reprezentacja informacji. Więc pośrednio przetwarzamy informacje i pośrednio, i pośrednio możemy na tą reprezentację wpływać. I tutaj przypominam Wam taki, taki wykres, nie, przepraszam, taki wykres, taki slajd, któryśmy kiedyś omawiali, natomiast ja zadam kolejne pytanie, bo z reprezentacją informacji wiąże się kolejne pojęcie, mianowicie co to jest semantyka. Mówiliśmy o alfabecie jako o zbiorze znaków. To jest zbiór znaków. Natomiast składnia to z kolei zbiór reguł. Zbiór reguł, które mówi, które, które możemy wykorzystać do sprawdzenia, czy ten ciąg znaków jest poprawny. Czy ten ciąg znaków jest poprawny. No i teraz kolejne pytanie, co to jest semantyka, bo to jest kolejny trzeci element, który wiąże się między innymi z pytaniem, które widzimy na ekranie, czy lewa strona równa się prawej stronie. No, więc wracając do. Hmm, poprzedniej definicji alfabetu i, i doskładni możemy powiedzieć, że jeżeli mówimy o warstwie takiej leksykalnej, czyli takiej e, e, znakowej, czyli jesteśmy na poziomie znaków, no to w tym momencie widzimy, że lewa strona nie równa się prawej stronie. Tak? Po prawej stronie są jakieś inne znaki, po lewej stronie po pierwsze po prawej jest jeden znak, po lewej są dwa. W związku z tym możemy powiedzieć, że lewa strona nie równa się prawej stronie. To jest w warstwie leksykalnej, w warstwie znakowej. Natomiast yy, ktoś odpowiedział, że semantyka, tak, co to jest semantyka, semantyka to język, język i to jeszcze do tego wszystkiego oprogramowania. No niestety, niestety to nie jest prawda. To niestety nie jest prawda. Eee, i tu się już ktoś pisze, w związku z tym ja wstrzymam na moment. Jeszcze odpowiedź na to pytanie, co to jest semantyka, ale między innymi właśnie semantykę, żeby podpowiedzieć, może ktoś zarobi punkt. Przypominam, że semantyka wiąże się właśnie z tym pytaniem, które mamy na ekranie. Czy lewa strona równa się prawej stronie? Do tej pory mówiliśmy o warstwie leksykalnej, czyli mówiliśmy o alfabecie i mówiliśmy o składni. Pytanie, czy po lewej stronie mamy taką samą składnię, jak po prawej stronie? Czy po lewej stronie mamy taki sam alfabet, jak po prawej stronie? Oczywiście nie. Składnia lewej strony i składnia prawej strony są różne. Zbiór dopuszczalnych znaków widać, że jest też różna, aczkolwiek to jest wszystko umowa. Tak? To wszystko jest umowa. Niekoniecznie to, co ja w tej chwili mówię, może być świętą prawdą wszemi wobec. Pytanie jest, jak właśnie zostaje zdefiniowane to coś, o czym, teraz, o czym teraz mówimy. Natomiast moje kolejne pytanie jest, bo widzę, że wszyscy skończyli, kolejne moje pytanie jest, co to jest dana binarna? Bardzo często mówimy o danych binarnych, tak? Wracając do odpowiedzi, co to jest semantyka, proszę Państwa, to nie jest żadne porównanie, ale to jest znaczenie tekstu, tak? To jest, przepraszam, znaczenie ciągu znaków znaczenie ciągu znaków to jest tak naprawdę zbiór reguł zbiór reguł, które przypisujemy, które wykorzystujemy do tego, aby nadać znaczenia ciągowi znaków. I teraz jeżeli po lewej stronie na podstawie semantyki tego zapisu, który jest po lewej stronie, wywnioskujemy, przypiszemy do tego ciągu znaków liczbę 4 i po prawej stronie do ciągu znaków właśnie do tego jednego znaku przypiszemy również liczbę 4. No to możemy powiedzieć, że liczba 4 jest równa liczbie 4, tak? I wtedy mówimy o warstwie semantycznej, o warstwie znaczeniowej i wtedy lewa strona jest równa prawej stronie. Oczywiście proszę państwa dla przeciętnej osoby, która pracuje z komputerem nawet nie jest tak nie jest to takie istotne, aby aby rozróżnić te warstwy semantyczną i leksykalną, żeby wiedzieć, że są znaki, że, są, że jest składnia, że, są, że jest semantyka, ponieważ generalnie po, posługujemy się językiem naturalnym. Tak? I ten język naturalny, który nauczyliśmy się od naszych rodziców, który nauczyliśmy się w szkole, który nauczyliśmy się jeszcze wcześniej, nawet w, w innych formach nauczania, jeszcze kiedyś niezdalnego, teraz to już wszystko jest prawie zdalne. Natomiast tak czy inaczej uczymy się, i ta wiedza, którą wiążemy z językiem naturalnym, ona w tym momencie powoduje to, że my możemy na ekranie widzieć, rozumieć, nawet się ze sobą dogadać, natomiast niekoniecznie umieć odpowiedzieć na te pytania. Natomiast super istotną sprawą dla nas jest to, żeby umieć odpowiedzieć na te pytania. Dlatego że my musimy korzystać z. Systemów informatycznych w sposób świadomy, w sposób świadomy, a więc my musimy w tym momencie umieć wykorzystywać dane, które są produkowane przez komputer. Jeżeli, bo automatyzujemy proces, jeżeli w tym momencie nie rozumiemy tych danych, no to w tym momencie możemy mieć kłopot w ogóle z wykorzystaniem ich, a w tym przypadku również z wykorzystaniem komputera. Niestety, proszę Państwa, komputery nie zawsze korzystają z czegoś, co nazywamy językiem naturalnym, tak? czyli niekoniecznie korzystają ze składni semantyki i z alfabetu, który jest związany z językiem naturalnym. Bardzo często tworzone są osobne reguły. O, właśnie, ktoś wspomniał o języku programowania. No właśnie, język programowania to takie coś, co zawiera te trzy elementy, czyli zawiera alfabet, zawiera składnię i zawiera semantykę, która opisuje, co znaczą poszczególne zapisy, ale jest dedykowane do tego, aby wykorzystywać ten język do zapisu, do implementacji algorytmu. Znowuż algorytm to wiedza, wiedza jak rozwiązać problem i... Dopiero, jeżeli jest zapisana na przykład w jakimś języku programowania, to w tym momencie staje się, staje się programem, i w tym momencie możemy mówić o właśnie o naszej roli, roli informatyków, która między innymi polega na tym, że w algorytmy, które Państwo nam przygotujecie, żebyśmy umieli napisać, zapisać w postaci wybranego języka programowania. A więc wybrać odpowiedni alfabet, wybrać odpowiednie reguły składniowe, i wybrać odpowiednie reguły semantyczne, tak, żeby żeby ten program był, mógł być wykonany przez maszynę. On podlega wielu procesom. Między innymi polega na tym, że to, co my napiszemy w języku jakimś tam, bazującym na zwykle na alfabecie alfanumerycznym, który używamy w języku naturalnym, <kluzm> musi być przetworzony do języka binarnego, ponieważ komputer używa wyłącznie języków binarnych. I tutaj jest pytanie, co to jest, co to jest dana binarna. Kolejne pytanie będzie, a co to jest dana szesnastkowa? Ja sobie zaraz skopiuję to, bo mi coś nie idzie. Nieudolnie mi idzie, muszę tak. Idzie mi tylko nieudolnie. Co to jest dana szesnastkowa? Bo takimi pojęciami również się posługujemy i za chwilę będziemy się. Będziemy się do tego do tego odwoływali. Otóż proszę Państwa. Wracając do poprzedniego, poprzedniego pytania, co to jest dana binarna, otóż na to pytanie można odpowiedzieć krótko, ale na pewno nie w taki sposób, że to jest 0 albo 1, tak? Bo dana binarna to jest taka dana, która jest zapisana z wykorzystaniem alfabetu binarnego. To jest dana, która zapisana jest w języku lub w, w, w w, z, uży, z użyciem kodowania, z użyciem kodowania zresztą tutaj chyba mamy następny rysunek, który pokaże nam o właśnie, pokaże nam kodowanie. Pokaże nam, że mamy tutaj pewien proces, proces, tak, który polega na tym, że pewną abstrakcję, na przykład liczbę 4 możemy zapisać jako po arabsku, e, po grecku i po chińsku, po po w różnych językach, tak? I ten, te szałki, które tutaj tak sobie ładnie narysowałem, te strzałki tutaj, one właśnie określają te trzy rzeczy. Alfabet, określają składnie i określają semantykę. Jakich znaków nam wolno użyć, żeby zapisać liczbę 4, <laughs> jakie reguły składniowe rządzą tym zapisem, i jak przypisać do poprawnych słów. Do poprawnych słów przypisać znaczenie. Pytanie jest, czy składnia tutaj jest tak bardzo istotna? Otóż, proszę Państwa, jeżeli mamy reguły semantyczne, które mówią nam, jak przypisywać informacje do ciągów znaków, to jeżeli nie będziemy wiedzieli, czy ciąg znaków jest poprawny, to taki ciąg znaków możemy wyrzucić do kosza, bo w tym momencie próba przypisania znaczenia do czegoś, co jest niezgodne ze składnią, może być trudna lub wręcz niemożliwa. Oczywiście z językami, z językami do reprezentacji informacji, ale i również algorytmów. W przypadku, kiedy reprezentujemy samą informację, jako taką, mówimy o kodowaniu. Jeżeli reprezentujemy informację w postaci algorytmów, a więc informację taką o charakterze behawioralnym, o charakterze opisującym zapis zdarzeń zapis operacji, które mają być zrobione. Wtedy będziemy mówili o programowaniu, o językach programowania. Mogą być języki wysokiego poziomu, języki niskiego poziomu, ale ważne jest to, że właśnie maszyna, komputer zawsze korzysta z języka binarnego. Ten język ma alfabet binarny i zawiera dwa znaki. Otóż, proszę Państwa, żaden komputer na świecie nie wie, co to jest jedynka i zero, żeby była jasność. Wie, co to jest brak prądu lub prąd, wie, wie, co to jest napięcie lub jego brak. Może określić kierunek napięcia, może określić kierunek namagnesowania, może określić, czy na płycie CD jest dziura, czy tej dziury tam nie ma. Więc zawsze to będą dwa znaki, niezależnie od tego, jakie zjawisko fizyczne będziemy wykorzystywali, ale zawsze tylko dwa znaki. Oczywiście 0,1, jesteśmy przyzwyczajeni i taka odpowiedź 0,1 mnie nie dziwi, aczkolwiek w tym kontekście jest błędna. Bo 0,1, owszem, tak, alfabet to nadal jest alfabet binarny, jeden z wielu alfabetów, jeżeli mamy 0,1, znak alfanumeryczny 0 i znak alfanumeryczny 1. Jeżeli taki zbiór dwóch znaków alfanumerycznych przyjmiemy, to możemy powiedzieć, że to jest również alfabet binarny, ale to jest alfabet, który jest właśnie dedykowany, jest właśnie dedykowany dla, e, dla człowieka. I tutaj e, e, z, z reprezentacją informacja, więc z danymi, e, wiążą się niestety pewne kłopoty. E, mianowicie, e, no tutaj właśnie z następne pytanie, już je pominę, bo to jest, jaki rodzaj danych można, można przetwarzać z wykorzystaniem komputera. Oczywiście odpowiedź jest kontekście, a może ja zadam to pytanie. Ciekawe, czy Państwo zrozumieli to, co ja przed chwilą powiedziałem, bo to jest tak na dobrą sprawę zapytanie o, o coś, co przed chwilą powiedziałem. I rodzaj, jaki rodzaj danych można przetwarzać z wykorzystaniem, z wykorzystaniem komputera. No dobra, przejdźmy w takim razie do, to, na to pytanie sobie zawiesimy na razie odpowiedź. Jeszcze raz powtórzenie w sumie tego, co przed chwilą powiedziałem. i Przejdźmy, do podsumowania, to jeżeli mamy reprezentację danych, tylko i wyłącznie informacji, które, które, które stanowią, które nie, nie opisują zjawisk behawioralnych, nie opisują zdarzeń, nie opisują operacji, które, które komputer ma wykonać, a tylko reprezentują informacje, które są albo dynamiczne, albo statyczne w czasie, czyli zmieniają się w czasie, lub też nie zmieniają się w czasie. Się to nadal będziemy mogli mówić o kodzie. No i takim typowym przykładem informacji to są między innymi liczby. I żeby, żeby liczby reprezentować jako dane, nie tylko liczby, ale wszelkiego rodzaju tego typu informacje, wykorzystujemy alfabet jako zbiór znaków składni, jako reguły opisujące. Jak zbudować poprawne słowo i semantykę, reguły opisujące, jak przypisać znaczenie słów. I tutaj takie pytanie, to Państwo sobie w głowie odpowiedź już nie, nie odpisujcie mi na czacie. Mianowicie, jeżeli mamy alfabet binarny, który składa się z dwóch znaków, no to w tym momencie pytanie jest: co to jest składnia? Jak określić składnie w tym, w tym kontekście? No więc, okej, okay, nikt na to pytanie nie odpowiedział. A co, rozumiem, że co? Nie rozumiecie, co ja mówię do Was. No dobra, ale teraz zapytam w takim razie: A co to są dane tekstowe? Co to są dane tekstowe? To jest bardzo ciekawe, ktoś się spotkał z takim zjawiskiem. Natomiast, odpowiadając na pytanie poprzednie, to może warto sobie zanotować, żebyście na, na koniec zapamiętali. Otóż, proszę Państwa. Komputer, jak już powiedziałem poprzednio, może przetwarzać tylko i wyłącznie dane binarne więc takie dane, które składają się z, tylko i wyłącznie z dwóch znaków. Oczywiście, ponieważ komunikacja komputer-człowiek w jakiś sposób musi być zorganizowana, w związku z tym na najniższym poziomie, takim, w którym człowiek chciałby się dogadać z komputerem musi się do tego komputera nagiąć, tak? To znaczy my musimy, żeby gadać z komputerem, my musimy używać języków binarnych. Bo komputer inaczej nie umie. To są maszyny binarne, korzystałem tylko z zjawisk. No nie będziemy tutaj tej historii komputeryzacji, budowy maszyn tego typu przedstawiali. Wynika to z różnych, z różnych powodów, dla, dla których dzisiaj mamy maszyny binarne. Ale, ale jeżeli mamy maszyny binarne, to my musimy się tak do nich do, tych, do, tych, do tego dostosować. Czyli na koniec dnia, żeby, żeby korzystać z komputera, żeby korzystać z maszyny, musimy mieć dane, które bazują na alfabecie binarnym. Po prostu nie ma innej opcji. No, ale to nam nie pasuje. Tak? Taka, takie rozwiązanie jest dla nas bezsensowne z kilku powodów. Pierwszy powód to jest taki, że w tym momencie wszelkie reguły semanty chcielibyśmy zrozumieć, nie tylko napisać e, ciąg bitów, ciąg z, w przypadku kiedy korzystamy z kartki i z długopisu, to możemy to zrobić przy pomocy ciągu 0,1, y, mając te dwa, te, dwa, te dwa znaki do dyspozycji. No ale no, my nie bardzo jesteśmy w stanie, nie bardzo jesteśmy w stanie przypisać, że ja może przykład tutaj taki podam. Otóż w każdym komputerze... Tylko moment. Kalkulator. O właśnie, kalkulator. Każdy, każdy zna kalkulator. To jest jedna z, jeden z rodzajów komputera. Jeden z rodzajów komputera. No i teraz, jeżeli byśmy chcieli z komputerem gadać na bazie, na poziomie jego języka, no to tutaj powinniśmy Proszę zwrócić uwagę, ja nie mogę tutaj wstawić innych znaków, tylko 0-1. Tak? No bo muszę używać, bo muszę używać alfabetu, bo muszę używać alfabetu binarnego. Ale wiadomo, że kalkulator to jest ograniczony komputer. Komputer ograniczony do tego, że może przetwarzać tylko liczby. On generalnie rzecz biorąc nie przetwarza innego rodzaju informacji. A więc reprezentacja, którą teraz widzimy na ekranie, składająca się z 0 jedynek, wiemy, że to jest na pewno y, y, temu komputerowi chodzi o to, że to jest jakaś liczba. Tylko, że teraz pytanie dla nas, konia z rzędem, e, e, jaka to jest liczba? Natomiast y, my generalnie posługujemy się językiem naturalnym i posługujemy się w tym momencie alfabetem dziesiętnym, tak, w którym mamy znaki od 0 do 9. I w tym momencie my już znamy kodowanie, jakie tu jest wykorzystywane, bo to jest kod dziesiętny, czyli znamy alfabet, wiemy jaka jest jego składnia, bo wiemy, że możemy właściwie te znaki znaki łączyć w dowolnej, w dowolnej kolejności. No i na końcu wiemy jaka jest semantyka. No widzimy, że to jest liczba 12458, każdy z nas umie to przeczytać. Jak ja to powiem, nawet nie byście tego na ekranie nie widzieli, to byście wiedzieli, co to jest za liczba. Ale jak wam powiem, że to jest że to jest 1 -1 -0 -0 -0 -1 -0 -1 -0, to nikt z was do tego nie przypisze żadnej wiedzy. To nie posunie nas, jeżeli chodzi o wiedzę do przodu. A więc widzimy, że widzimy, że jest to że jest to że zmiana alfabetu wiąże się ze zmianą składni i wiąże się ze, składą, ze zmianą semantyki. No bo skoro słowa są inne, to i, to i przypisanie informacji musi być też inne. Natomiast komputery korzystają z tego, z takiej reprezentacji, człowiek korzysta z takiej reprezentacji. No i teraz te pytanie, jak się zbliżyć? No bo przejście z jednej reprezentacji na drugą reprezentację jest kłopotliwe. W sensie takim, że wymaga no, pewnego algorytmu, pewnej pracy, której w głowie wykonać nie potrafimy. W związku z powyższym, wracając do pytania co to jest, co to jest dana szesnastkowa, no więc to jest taka dana, która tutaj jest ona zapisana, która jest, która jest zapisana z wykorzystaniem alfabetu składającego się z szesnastu znaków, 16 znaków. Typowe znaki, które są dla zapisu dziesiętnego, czyli od 0 do 9, tutaj mamy je. Może ja je zaznaczę, żeby, żeby nikt ich nie przegapił. O, to, są, to są te znaki. Tak? I tu możemy takimi znakami się posługiwać. Ale to są również znaki e, litery alfabetu: A, B, C, D, E, F. Czasami możemy zamienić duże litery na małe litery, ale nie zawsze. Generalnie typowo. Jest przyjęte, że alfabet składa się z właśnie takich 16 znaków. I nie zna wielkich liter i małych liter. W związku z powyższym, ten zapis, któryśmy mieli poprzednio binarny, w tym momencie jest 30AA. Dzięki temu, po pierwsze, zapis został skrócony to jest jedna cecha. Druga cecha to jest taka no, że łatwiej go zapamiętać nam w głowie, Gdybyśmy chcieli, łatwiej nam jest to zapisać na kartce i nie pomylić się. A generalnie rzecz biorąc, on może reprezentować dokładnie taką samą liczbę. Jeżeli zmienimy, jeżeli zmienimy kodowanie, zmienimy kod na dziesiętny, w którym mamy alfabet dziesiętny, 10 znaków, no to w tym momencie otrzymujemy, otrzymujemy liczbę. Przejście pomiędzy tym, Zapisem binarnym, a zapisem szesnastkowym jest bardzo proste, ponieważ dzielimy zapis binarny na cztery, na słowa czterobitowe i każdemu słowu czterobitowemu przypisujemy jeden z szesnastu znaków, ponieważ cztery bity w sumie z matematyki, z nie wiem której klasy podstawówki wynika że jest to 14 kombinacji, tak? Możemy tutaj uzyskać 14, 16 różnych kombinacji. W związku z tym wystarczy nam 16 znaków, żeby jednoznacznie przypisać do każdego, do każdego, do każdej czwórki bitów. Więc to można wykonać bardzo szybko, bardzo łatwo, bez jakiejkolwiek kalkulacji, bez zbędnych, bez zbędnych kalkulatorów. Oczywiście znowuż nadal posługujemy się, nadal posługujemy się językiem binarnym, żeby była jasność. To znaczy przechodzimy na zapis szesnastkowy tylko po to, żeby człowiekowi ułatwić życie, natomiast nadal rozumiemy, że to jest zapis binarny. I teraz wracając do pytania, co to, co to jest składnia, tak? czyli jakie są reguły poprawności w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zapisem binarnym. Otóż, jeżeli mamy do, do, do czynienia z zapisem binarnym, jedyną, jedyną regułą składniową, która jest zwykle używana w przypadku komputerów, to jest długość, czyli ilość bitów. Maksymalna ilość bitów. Niezależnie od tego, ile tych bitów zapiszemy, to w konkretnym przypadku możemy w przypadku konkretnym możemy powiedzieć, że tych bitów na przykład ma być 8 albo 16, czyli tutaj. Dopisujemy w domyśle same zera na początku, albo też 32, albo 64, I to między innymi też wyznacza klasę komputera, tak, bo mówimy o komputerach 32-bitowych, 64-bitowych, a więc takich, które posługują się właśnie odpowiednim słowem, a więc które posługują się odpowiednią składnią, tak? W której liczba znaków. Czym większa, tym lepsza. No, dlaczego lepsza? No, jaka jest miara lepszości? No, miara lepszości jest taka, że teoretycznie możemy jednocześnie wykonać operację przepraszam, wykonać operację jednocześnie na większej liczbie bitów. Jeżeli dodajemy dwie liczby, to ta liczba może być, no, liczba kombinacji jest większa, w związku z tym, jeżeli reprezentujemy liczby, to czym więcej bitów, tym, tym większy zakres możemy reprezentować. Ja bym nie chciał tutaj wchodzić w szczegóły, to tylko pokazuję na zasadzie ciekawostki, prawdę powiedziawszy, żeby zrozumieć to, co będzie się działo dalej. Mianowicie skasujmy tutaj te wszystkie bazgroły oraz ten kalkulator, bo on nam już nie będzie potrzebny, bo to jest tylko i wyłącznie odpowiedź na pytanie, zapis szesnastkowy. No to jest zapis, w którym alfabet jest właśnie dokładnie taki, tak? Przy czym tutaj on reprezentuje dane binarne, to jest możliwość przejścia pomiędzy. Przejścia pomiędzy yy, zapisem binarnym, a zapisem z, bazującym na alfabecie, na fragmencie alfabetu z języka naturalnego. Bo te wszystkie znaki, które nazywamy znakami alfanumerycznymi, 0, 1, 9 i tak dalej, i litery ABF, one właśnie pochodzą z alfabetu alfanumerycznego, którym posługujemy się w językach naturalnych. Cały czas dążymy do tego, żebyśmy my Posługiwali się językami oraz kodowaniem zbliżonym do, do języka naturalnego. To jest jedno wymaganie, bo to wymaganie jest, wynika z naszych predyspozycji jako ludzi, którzy się uczyli od początku świata języ wykorzystując język naturalny, choć nigdy tego języka naturalnego nigdy nie poznamy. Nie poznaliśmy ani też nie poznamy, bo zarówno język jest żywy, jak i nasza wiedza jest żywa, jak i nawet reguły składniowe w języku naturalnym są żywe. One się zmieniają, tak? E, Profesorowie od, profesorowi od języka polskiego cały czas mają, mają co robić i mają co wyjaśniać, formy żeńskie, męskie i różnego rodzaju. Reguły, które wiążą się z tym, co jest poprawne, co jest niepoprawne i jak do tego przypisać informację, jak do tego przypisać znaczenie. Czyli to jest jeden świat. Świat, który my, jako ludzie, chcemy wykorzystywać, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Drugi świat to jest świat maszyn, a więc świat, świat binarny. Świat binarny. No, jednym z takich elementów, które dla nas są. Które dla nas są typowe, bo typowe, ponieważ wiążą się z językiem naturalnym i z alfabetem alfa, alfanumerycznym, to są dane tekstowe. Mamy gazetę, mamy. Nawet teraz tutaj z ekranu, jak czytamy, tak, no to widzimy, że wszędzie mamy ciągi znaków, a więc tak naprawdę wszędzie mamy tekst. Cóż. Dla ścisłości to nie jest tekst, tylko to jest grafika, ponieważ kiedy patrzymy na ten ekran, to każda taka literka składa się z tylko składa się z pojedynczych punkcików na ekranie, który może, może przybierać różne kolory. Więc możemy na, na dobrą sprawę rozebrać ten tekst, ten, ten, przepraszam, ten, ten ekran na drobne punkciki. Co więcej. Litery będą te same, ale możemy używać na przykład pogrubienia, możemy pochylenia, więc różnych mówimy, fontów używać. No i teraz te wszystkie rzeczy musimy pomalutko zrozumieć, ale na początku zrozummy, co to są dane, co to są dane tekstowe. Eee, właśnie, tu jest napisane, że dane, że dane teksto, To są dane tekstowe, które są z określonym kodowaniem. Ciekawe, czy ktoś odpowiedział na to, to co prawda było na ekranie. Ale nie, nie, nie zawsze czytacie, co to jest na ekranie, więc ja może tak, zadam y, następne pytanie. Ctrl C, Ctrl V. I pytanie jest takie: jakie jak znasz standardy danych tekstowych, ale nie języka naturalnego, tylko standardy, w których używany jest tekst, a więc używany jest alfabet alfanumeryczny. Używany jest alfabet alfanumeryczny i yy, yy, z jednej strony, ale z drugiej strony jest to język, który jest związany z komputerem. Tak? to znaczy się język, który nie jest związany, nie pochodzi, nie jest pochodną języka naturalnego, ale jest pochodną języka binarnego. Czyli w, w, wykorzystywany jest przez maszyny, może być wykorzystywany przez maszyny, a więc jest to Kolejne zbliżenie się nas, kolejne zbliżenie się nas do, do maszyn. Przepraszam, może nawet nie zbliżenie, a raczej oddalenie. Tak? Bo w tym momencie, jeżeli my y, korzystamy już nie z zapisu szesnastkowego, w którym znowu już mamy tylko cyferki e, oraz kilka liter, ale w ogóle korzystamy z całego alfabetu. Y, z całego alfabetu znaków alfanumerycznych, które korzystamy w języku naturalnym, no to w tym momencie znowu się oddalamy. Tak? Ale nadal, nadal musimy pamiętać o tym, że na koniec dnia te dane muszą być binarne. No więc powiedzmy sobie tak: dane binarne muszą mieć określone kodowanie. Pytanie, co to jest kodowanie w tym momencie? Alfabet jest alfanumeryczny, to już mi przed chwilą wyjaśnili. A znowuż alfabet musi się wiązać z kodowaniem, bo na koniec dnia i tak musi mieć zapis binarny. Ja teraz może przytoczę taki przykład. Tutaj mam przygotowany o. Oczywiście jednym z, jednym z przykładów reprezentacji danych tekstowych są pliki. Tak? Ja tu prawda nie mam tych pytań dotyczących plików, co to jest plik. W głowie sobie odpowiadamy, co to jest plik. No, jeżeli weźmiemy sobie dany plik i zrobimy sobie, widzimy, że przede wszystkim on tutaj ma jakąś nazwę, tu ma datę modyfikacji, tu ma typ, tu ma wielkość, size. To tak jest po angielsku, ale wszyscy chyba rozumiemy. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie properties, to widzimy, że tutaj znacznie więcej tych danych jest związanych z plikiem informacji dotyczących opisu pliku kiedy był modyfikowany przez kogo był modyfikowany i tak dalej i tak dalej Natomiast czyli to jest plik tym się posługuje komputer I teraz pytanie co to jest plik Otóż wracając do poprzedniej definicji czym się posługuje komputer no wiadomo że komputer musi się posługiwać alfabetem binarnym jest to jest ciąg bitów każdy plik jest ciągiem bitów zawsze. Zawsze i to bezwzględnie. Bez Jaki to by nie był plik, to każdy z tych plików, jeżeli sobie otworzymy, to zobaczymy, że on jest, on jest po prostu ciągiem bitów. Natomiast jeżeli otworzymy sobie plik z wykorzystaniem dowolnego programu, na przykład mam tutaj gdzieś może notatnik, żeby go otworzyć akurat notatnika tutaj nie widzę nigdzie sent to ale może zrobimy tak. Dobra, nieważne. W każdym razie widzimy, że mamy widzimy, że mamy dwa pliki. Ja użyję innego programu. Państwo nie musicie tego programu znać ani go rozumieć. Mam taki taki program, który, który nazywa się Compare, porówna. Tak? Widzimy, że no co prawda może ten obraz nie jest specjalnie zbyt duży, ale Widzimy, że po lewej stronie jeden plik, który tutaj się nazywa ten tekst UTF-8 BIN, i po prawej stronie ten, ten który nazywa się tekst BIN. Te pliki są takie same. Ten program nie zaznacza nam żadnych, żadnych różnic pomiędzy tymi plikami. Jeżeli w którymś z tych plików bym coś, bym coś tutaj dopisał, to natychmiast na czerwono mi się zapali, że jest, że jest różnica. Że jest różnica. W związku z tym widzimy, że teksty są takie same. Wracając do definicji tekstu, tak? Więc to jest ciąg znaków alfanumerycznych. No ale teraz możemy zmienić w tym programie sposób porównywania. To są różne sposoby porównywania, i jednym z nich jest na przykład, właśnie, porównanie szesnastkowe. A więc binarne tak naprawdę. A więc tak naprawdę binarne. Tutaj widzimy, że mamy tą część, może ja ją zaznaczę dla tych, którzy nie widzą, tutaj tą część, która jest taka sama w jednym i w drugim pliku, ale <laughs> mamy również część taką, która się różni, która występuje w jednym pliku, a w drugim pliku nie. No i teraz wracając do tego pytania, wracając do tego pytania, patrzę jeszcze na... Faktem że tam się już pomału pojawiły dobre odpowiedzi. Za chwilę do, tego, do tej odpowiedzi, do tych odpowiedzi przejdziemy. Otóż, proszę Państwa, kodowanie to jest sposób przypisania znaków alfanumerycznych do ciągów bitów. I w tych dwóch przypadkach, w dwóch tych plikach mamy ciągi bitów tu. Ale tu mamy dodatkową informację, która mówi o tym, jakie jest kodowanie, jakie jest przypisanie. Bardzo często zdarza się tak, że to kodowanie, czyli tak naprawdę składnia i semantyka pliku, a więc jak rozumieć te ciągi bitów, bo to jest najistotniejsze w tym momencie, jak rozumieć te ciągi bitów, nie jest określona, jest po prostu pusta i w związku z tym, jeżeli wiemy, to dobrze, a jeżeli nie wiemy, po prostu no, te pliki będą bleble, tam nie będzie nie będzie można ich wykorzystać. I wracając do. Wracając do. Gdybym ja tutaj chciał otworzyć, tu gdzieś powinien mieć open jako send, copy delete. Może za każdym razem. No tutaj akurat, no zaraz, bo tu są mi dwa pliki się otworzyły, dlatego też pewnie nie mam tej. Tejże opcji. No, nie widzę jej w tej chwili. Tutaj mam jakieś różne opcje. Open with Code. Czyli otwieram sobie na przykład w jakimś tam, w jakimś tam programie, który mi pozwala wyświetlić. No, widzimy, że tutaj on też to traktuje jako tekst, ale równie dobrze możemy sobie wyświetlić program, możemy sobie wyświetlić plik, próbować wyświetlić zawartość tego pliku w postaci. No, na przykład obrazka, tak, I, 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 traktować go, i traktować go jako obrazek. Kodowanie, więc wracając do kodowania. Co to jest kodowanie? Kodowanie to jest, to jest określenie, jaka jest relacja pomiędzy poszczególnymi znakami alfanumerycznymi w alfabecie alfanumerycznym i ciągami bitów, które je reprezentują. Takich kodowań mamy standardów, bo to jest też ważne, żeby w tym momencie system, czy oprogramowanie, żeby no, te standardy znało, tak, żeby te standardy znało. I Teraz może ja kolejny przykład pokażę. Ja na przykład, jak ja wykorzystuję, jak ja wykorzystuję pliki, które tworzone są z czatu, to znaczy jak oceniam tutaj tą waszą, te wasze odpowiedzi. Tak? Ja używam do tego programu, który nazywa się Excel. To jest kolejny sposób, że my tak na dobrą sprawę nie mamy do czynienia z, bezpośrednio z plikami, tylko mamy do czynienia z programami i wyświetlamy zawartość plików w postaci programu. Nie czasami ale dobrze jest, jeżeli korzystamy z tych programów, zdawać sobie sprawę z faktu, że na koniec dnia każdy plik to jest, Każdy plik to jest ciąg bitów. Ten ciąg bitów trzeba w jakiś sposób zrozumieć. I przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie jest kodowanie, to znaczy, jaka jest relacja pomiędzy tym, co jest w bitach, a tym, co jest w znakach. Ja tutaj mam gdzieś wyniki z waszego poprzedniego wykładu, podsumowanie, o, tu w tym folderze. I ja te wyniki dostaję jako format CSV, czyli to są wartości, które są rozdzielone przecinkami. Generalnie. I mogę sobie na przykład w tym momencie. Yy, mam dane i. Chcę, żeby te dane były wczytane jako właśnie CSV, jako dane, które są rozdzielone przecinkami. Po pierwsze, tu już muszę sobie zdawać sprawę, że mam różne, różne składnie, tak? różne składnie, a więc różne reguły składniowe, które są wykorzystywane do tego, aby budować, budować plik, czyli ciąg bitów. Ale jak ja sobie go otworzę, spróbuję go otworzyć. Za czym ja go mogę otworzyć, to on mnie się pyta o następną rzecz. Już nawet nie tyle o to chwilę trwa, nie tyle o składnie, ale mnie w tej chwili właśnie pyta o kodowanie. Proszę zwrócić uwagę, ile różnych rodzajów kodowań jest wykorzystywanych i uważanych jako standardowe, a więc sposobów przypisywania. Jeżeli wybiorę jeżeli wybiorę złe, na przykład w tej chwili wybrałem jakiś tam Central European Windows. Po prawej stronie może słabo to widać, ale no nie ma polskich liter. Są jakieś haczyki. W związku z powyższym ten tekst staje się w ogóle nawet nieprzy nieprzydatny. W związku z tym ja muszę znać kodowanie. Ja wiem, że w tym przypadku mam kodowanie UTF-8. Jak wybiorę kodowanie UTF-8, to, to już widać, że jest napisane słychać, tak, że tutaj są już, że są polskie litery. Więc to kodowanie jest super istotne. Składnia i kodowanie. W przypadku kiedy mamy pliki, kiedy mamy pliki tekstowe. No, to taki taki przykład, żeby, żeby ułatwić cykicyjnić troszeczkę to nasze spotkanie. Więc tutaj widzimy, że mamy, że wiemy już, co to są dane binarne, wiemy, co to są szesnastkowe, wiemy, co to, jest, co to są dane tekstowe. Nie wiemy jeszcze, jakie są inne rodzaje danych, bo niekoniecznie dane muszą być danymi tekstowymi, no bo jeżeli ciąg bitów nie ma określonego kodowania, czyli nie ma określonego relacji pomiędzy ciągiem bitów a znakami alfabetu, to nie jest tekstem. Nadal to może być obrazek, to może być film, to może być dowolna inna dana, która też jest daną, bo ona zawiera jakąś wiedzę. Tylko tyle, że nie możemy wtedy tego traktować jako teksty, nie możemy tego przeczytać i próbować zinterpretować jako zapis w języku, w języku naturalnym. My tutaj między innymi mamy takie, takie rzeczy pomału, zbliżam się do tego, co jest istotne z punktu widzenia zadania ostatniego, ponieważ w ostatnim zadaniu macie takie dane. Yy, przedstawić do sprawdzenia, to one muszą być poprawne, w związku z powyższym yy, pytanie, jaka jest miara poprawności. One muszą reprezentować stosowne informacje, a więc będzie pytanie o semantykę tych danych. Więc te wszystkie rzeczy musimy, musimy sobie wyjaśnić, żeby, musimy znać, żeby te dane stworzyć, no bo niestety komputer, komputery potrafią, lubią i, yy, i zwykle to robią, tak jak to przed chwilą na tym Excelu widzieliśmy, Przedstawiać nam dane w postaci jakiegoś standardu, który, co prawda, jest tekstowy, a więc ma określoną składnię dla znaków, ma alfabet alfanumeryczny, czyli taki zbliżony do języka naturalnego. Ma określoną składnię, bo wiadomo, w jakiej, jak, jak, jakie znaki, jakie ciągi znaków są poprawne czy nie. No ale nadal, żeby to. Był jakiś standard, to właśnie musimy o tym standardzie mówić. Tutaj ktoś dobrze odpowiedział, że na przykład takimi standardami jest JSON albo XML. To są dwa takie standardy: jeszcze jest YAML, jeszcze jest, jeszcze jest ZAML, jeszcze jest masa różnego rodzaju języków. CSV na przykład, to też jest język. CSV, który pokazywałem przed chwilą, czyli wartości rozdzielone przecinkami. Tam jest składnia semantyka, dokładnie wszystko jest. Jest określone. Znaczy, semantyka może nie, bo semantyka, właśnie w żadnym z tych standardów, do końca semantyka określona nie jest. Czyli przypisywanie wartości, e, przypisywanie znaczenia, wiedzy do poszczególnych wartości nie jest określone, dlatego że o, o, ocieramy się o coś, co jest abstrakcyjne. Wiedza jest abstrakcyjna, więc trudno ją zdefiniować w formalny sposób w postaci papieru, w postaci reguły, w postaci czegoś, co da się dalej przetwarzać. I teraz jednym z takich standardów jest, ale może za chwilę jeszcze to pytanie zadam, żebyśmy już byli bliżej. Natomiast dane generalnie możemy jeszcze dzielić na różne inne rodzaje. No bo tak, po pierwsze, co to są dane proste? Do tej pory mówiliśmy o danych prostach. Liczba to jest dana prosta. I generalnie, jeżeli mówimy o danych prostych, to mówimy właśnie o kodowaniu. Mówimy w tym momencie o kodowaniu, bo wtedy jest łatwo napisać te reguły pomiędzy. Natomiast jeżeli mówimy o algorytmach, to zwykle mówimy z kolei o językach programowania. A więc to znowuż kodowanie jest rodzajem języka. Język programowania jest też rodzajem języka składniowo-semantycznie mogą się. Od siebie znacznie, znacznie różni. Ale są również takie dane, które się nazywa dane złożone. W związku z tym pytanie jest, jaka jest różnica pomiędzy danymi prostymi i danymi złożonymi. Wy macie przedstawić dane złożone. Dane złożone to różnią się od danych prostych tym, że mają składowe, że potrafimy w danych, w danej, sztuka jedna, w danej, wyróżnić jej składowe na przykład dwie liczby, które są ze sobą jakoś tam powiązane, to w tym momencie będzie dana złożona. Na przykład adres oraz nazwisko, jeżeli połączymy razem w całość i powiemy, że to jest osoba, to jest dana złożona. Cechą charakterystyczną danej złożonej jest to, że, no już może informacja dla tych, którzy by się chcieli trochę bliżej zbliżyć do programowania, Czyli do operacji, które wykonujemy na danych, to jest to, że dane złożone mają selektor, a więc mają operację selektywnego dostępu do poszczególnych składowych. No skoro mamy złożenie i to złożenie chcemy wykorzystywać, no to musimy w tym momencie mieć dostęp do poszczególnych elementów. I tutaj takie typowe dwa złożenia danych, które występują na świecie i które będziemy dalej wykorzystywali, to są, to są yy, tablice, które znamy jeszcze, nie wiem, chyba ze szkoły podstawowej. A więc to jest takie złożenie, w którym składowe, dostęp do składowej mamy poprzez indeksowanie. Więc jawne określenie, Numeryczne zwykle określenie, która, o którą składową nam w danym, momencie, w danym momencie chodzi, czyli możemy wyselekcjonować składową tablicy poprzez wykorzystanie indeksu. Oczywiście w prostym przypadku tablice są wektorami, czyli składają się z jednego indeksu, ale możemy sobie wyobrazić tablice wielowymiarowe i w tym momencie tych indeksów będzie kilka nadal. Wszystkie te. Wszystkie te struktury, w których elementy, wybier, poszczególne elementy wybierane są przy pomocy indeksu, są nazywane danymi złożonymi i to jest, i to jest tablica. Drugim rodzajem złożenia jest struktura. Z kolei w strukturze znów że mamy selektor, a więc znowuż możemy wybrać poszczególne elementy, które są nazywane. Tak, które są nazywane, i w takim przypadku zwykle mamy parę: nazwa oraz wartość, która do tej nazwy jest przypisana. Jeżeli będziemy mówili o danych osobowych, na przykład o rekordzie personalnym reprezentującym osobę gdzieś tam, i mamy nazwisko i adres, to możemy powiedzieć, że nazwisko to jest nazwa. To no zwykle w formularzach tak jest. Tak? Czyli, jeżeli tworzymy formularz na ekranie, to dobrze jest pamiętać o tym, że informatykowi trzeba właśnie to wytłumaczyć. No, że w tym momencie na formularzu pole, do którego będziemy chcieli wprowadzić nazwisko, powinno się nazywać nazwisko, tak? albo nazwa instytucji, albo w każdym razie identyfikator, który identyfikuje wartość i samą wartość. Oczywiście. Takie to, co w tej chwili powiedziałem, tak przy okazji to się was zapytam, czy to, jest, czy to co powiedziałem, to jest reguła składniowa, czy reguła semantyczna. No, wszyscy, którzy odpowiedzieli na to, że to jest reguła składniowa, mają rację, bo my tutaj o semantyce nie mówimy, tak? Ja mogę pole w strukturze nazwać bleble. I to nadal będzie poprawnie, nadal będzie para, nazwa pola, plus jego wartość. Tylko w tym momencie bleble nie znaczy nic, a jeżeli napiszę w to samo miejsce, użyję nazwy nazwisko, to w tym momencie y, każdy z nas już będzie umiał e, może nie tyle umiał, to będzie już y, o krok bliżej zrozumienia, tak? że jeżeli na ekranie widzę, że mam napisać nazwisko. To w tym momencie no, chodzi o identyfikator człowieka, a nie identyfikator na przykład maszyny, tak? czy też procesu, czy też wczoraj właśnie z Jankesem jednym rozmawiałem na ten temat i żeśmy, żeśmy tę sprawę omawiali, co to jest dana strukturalna, dana złożona. I, I właśnie między nimi powstały takie dylematy, które były, były nazwy kultury które wiązały się z maszynami. I takich, które wiązały się z ludźmi, w tym momencie pytanie, czy to jest taka, czy, tam samą, czy tą samą daną możemy wykorzystywać do tego, żeby reprezentować na przykład maszynę i człowieka? Wszystko oczywiście zależy od, w tym momencie właśnie już od nas, a właściwie od Was, tak? bo informatyk może napisać bleble, a potem jakąś liczbę i powie, że to jest nazwisko, bo on potrafi na podstawie tej liczby z innego miejsca odczytać tekst, który będzie reprezentował tego, identyfikator tego człowieka, a bleble jest dla, mnie, dla niego tak samo zrozumiałe, jak każde, każde inne słowo. W związku z powyższym, tutaj się ocieramy już o semantykę, tak? Czyli w momencie, kiedy budujemy te dane, dobrze jest je zbudować w taki sposób, w przypadku kiedy, kiedy mamy relacje pomiędzy elementami jako strukturę. Żeby poszczególne pary, nazwa, wartość, żeby te nazwy były, mogły być wykorzystywane przez reguły semantyczne, które wykorzystamy. Następne pytanie dla was jest takie, no bo był wymieniony Jason jako jeden ze standardów, to teraz może ktoś wie, chciałby dostać punkty za, dodatnie za odpowiedzenie. Tak? podaj przykładową wartość stringu dla JSON, -a. bo między innymi mamy właśnie dane proste i zwykle te dane proste są określone w poszczególnych standardach, jako są wyróżnione i dla nich jest określona dla nich jest określona składnia i nawet jest czasami określona semantyka. Zwykle jest określona semantyka, czyli mówimy o tym, że na przykład w JSON-ie, jeżeli dane są w postaci stringu, no to oznaczają ciąg znaków, jeżeli są w postaci liczby Oznaczają liczbę i mają określoną i składnie, i mają określoną w tym momencie od razu semantykę. Skoro tutaj nikt nie wie, to może ktoś wie, jak podaj przykładową wartość numeryczną w JSONie. Ja przed chwilą powiedziałem, tak, że właściwie na dobrą sprawę każdy ciąg znaków, który jest ujęty w uszy, to jest poprawna wartość stringów w JSONie. No to teraz pytanie o to, jaka jest poprawna wartość w JSONie dla wartości numerycznych. I właśnie dla wartości numerycznych w szczególności JSON, nie tylko JSON, ale również inne standardy, potrafią zdefiniować semantykę, czyli powiedzieć składnie, czyli powiedzieć, jaka jest poprawna, poprawny ciąg znaków. I jak tym znakom przypisać wartości. No ale kolejno, kolejnym rodzajem danych, które mamy do czynienia, i Państwo to już powinniście rozpoznawać w dzisiejszym świecie internetu, w dzisiejszym świecie komputerów, to każdy inteligentny człowiek, który wykorzystuje, ma, do ma wyższe wykształcenie, no musi po prostu tymi terminami operować. Dzisiaj się nie da bez komputera żyć. Tak? Mamy konta na Facebookach, na. Na, na Twitterach, na GitHubach i na różnych innych portalach społecznościowych. I tam w tymi, tymi, tymi takimi pojęciami się będziemy, przynajmniej powinniśmy sobie mieć świadomość, że się posługujemy na co dzień. Otóż yy, dane strukturalne z kolei to są takie dane, w których yy, yy, to są dane złożone, w których nie mamy. Nie możemy wykorzystać prostego, prostej operacji selektora, w których tak naprawdę one się nazywają strukturalne, ale w których tak naprawdę struktura nie jest określona. Tak? Załóżmy, że mamy do czynienia z drzewem z, 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 z drzewem, który reprezentuje no, rodzinę jakąś, tak? I w tym momencie no, mamy tam jakiś korzeń w historii, pamiętamy naszego pra, 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 pra dziadka i z tego pra, pra, pra dziadka wychodzimy po kolei i, i tworzymy kolejne, kto był naszą pra, pra babcią, pra, pra dziadkiem, i tak dalej. Pradziadkiem, dziadkiem, ojcem i w, na końcu my. W związku z, i ta struktura może się zmieniać, tak? Znaczy my wiemy, że możemy określić jej cechy, że to jest struktura drzewiasta. Ponieważ z każdego, każdego węzła, które mamy w tym grafie, w tym, w tym drzewie, może wychodzić dowolna ilość, no bo ilość dzieci możemy mieć dowolną. Tak? Jedni będą mieli dwójkę dzieci, inni nie będą mieli wcale. Wtedy dalej już to drzewo nie będzie się rozwijało. Natomiast wiemy, że, 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 że może wychodzić z każdego elementu ileś, natomiast nie możemy w historii wracać, tak? To znaczy się ojciec, syn nie może być jednocześnie dziadkiem swojego ojca. A więc widzimy, że tutaj no nie można mieć na przykład cyklicznych odwołań. Są pewne cechy, natomiast nadal struktura jako taka nie jest znana, są tylko cechy struktury znane. I w związku z tym nie możemy dla, takiego, dla takiej konstrukcji przypisać bezpośrednio operacji selektora. Nie możemy. Wybrać z takiego drzewa osoby. Osoba, generalnie rzecz biorąc, jest identyfikowana inaczej, w inny sposób, nie na drzewie. Na drzewie możemy, możemy prześledzić pewne dodatkowe informacje, które na przykład wiążą się z osią czasu. No bo takie drzewo, ono powstaje w czasie, tak? Wiadomo, że najpierw jest dziadek, potem jest jego syn. Potem jest syn tego syna, i tak dalej. Więc to wszystko dzieje się w czasie. Nie możemy się w czasie cofać. Wykorzystujemy tutaj tą cechę, która przypisana jest do czasu, która mówi o tym, że w czasie cofnąć się nie da. I tak się buduje tego typu drzewo. I w tym momencie mówimy nie o tym, że wybieramy element w drzewie, tylko tutaj tak patrzę na tego Twita. No, właśnie, to ma być przykład danej, tak, przykład danej, a nie określenie typu. Ale pomijając tą kwestię, tak przy okazji, wykorzystujemy operację, którą nazywamy op operacją, no po angielsku to jest browse nie wiem jak to się po polsku. Po polsku Tłumaczy, przeglądanie rodzaj przeglądania, tak mając jeden element w tej strukturze możemy uzyskać dostęp do wszystkich kolejnych elementów, ale musimy to robić w sposób, w sposób cykliczny, w sposób sekwencyjny. Musimy to drzewo prze, przeglądać. Ja między innymi chciałbym, żebyście wy w tym zadaniu taką daną strukturalną utworzyli. Takim przykładem, który tutaj mi do głowy przychodzi, to jest to, że mamy firmę transportową, która jest, która jest daną złożoną, bo ma nazwę, bo ma adres, bo ma telefon, bo ma, bo ma e-mail i tak dalej, ale również do tej firmy przypisane są jej dostawy. No w tym przypadku ta ilość tych dostaw. Może się cały czas zmieniać i to nie jest tak jak w drzewie genealogicznym, kiedy, kiedy w, po pewnym czasie tak już y, liczba, kiedy ktoś umrze, to wiadomo, że już nie może mieć swoich dzieci. No tutaj zakładamy, że firma żyje zawsze, aczkolwiek to też niekoniecznie tak musi być, no bo jeżeli w pewnym momencie firma skończy swoje bytowanie na padole, na naszym padole i, i zakończy swoją działalność, jesteśmy przed falą bankructw, więc wiemy, co zdajemy sobie sprawę, co to co to, to może oznaczać bankructwo firmy, że ona w pewno się nam ginie i nie może mieć kolejnych dostawy, tak nie powierzymy jej kolejnych dostawy, więc to też nie jest nieskończoność. chciałbym, żebyście tego typu odwzorowanie spróbowali mi w tych swoich przykładach na świecie. Potem mamy jeszcze takie dane, które są danymi obiektowymi. Tutaj to już jest mianowicie trochę wydaje się. Tylko i wyłącznie ciekawostka przyrodnicza, ponieważ Wy się danymi obiektowymi nie będziecie zwykle posługiwali, ale bardzo często dane, które są w, danymi tekstowymi, określa się jako dane właśnie, jako reprezentujące poszczególne obiekty. Jeżeli będziemy mieli dane złożone, na przykład mamy, mamy rekord, mamy strukturę, która reprezentuje firmę e, transportową. W tym momencie musicie umieć to zrozumieć informatyków. Informatyk na to popatrzy i powie, a to jest dana obiektowa. To jest reprezentacja obiektu, który to obiekt jest, jest firmą transportową. O obiektach mówimy zwykle, no to jest związane z programowaniem, z programowaniem obiektowym, obiekty są w pamięci komputera. To jest właśnie coś, czym posługuje się komputer. Mówimy o modelu obiektowym, mówimy o obiektach, mówimy o programowaniu obiektowym. Natomiast ponieważ musi być zawsze relacja pomiędzy tym, co się dzieje w świecie w świecie plików, w świecie danych zewnętrznych i świecie programisty, tutaj ta relacja jest bardzo ściśle określona, dlatego też programiści będą czasami mówili o, no, o o tekście jako o danych obiektowych, a wy będziecie mówili o tym, że to są na przykład dane złożone. Tak? W związku z tym, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że ten termin nanoobiektowy często występuje. Ja może później pokażę jeszcze przykłady. Ale są jeszcze bardzo ważne dane graficzne, z którymi macie do czynienia, o których ja już przed chwilą wspomniałem. Dane graficzne, które. Yy reprezentują, które są budowane w taki sposób, że składają się z punktów, z pikseli. One są zbudowane, one są zbudowane jak obrazy. Tak, jeżeli wszyscy ci, którzy byli gdziekolwiek w muzeum albo oglądali pocztówki, to wiedzą, że to jest obrazek. Oczywiście czasami te obrazki są budowane z pojedynczych elementów, czasami nie dla nas ludzi którzy posiadają wzrok oraz zdolności, zdolności widzenia i nie muszą nawet znać praw fizyki z tym związanych, prawa odbicia na przykład, będą widzieli obrazek i do tego obrazku będą mogli przypisywać znaczenie. A więc w tym momencie trudno mówić o alfabecie, ponieważ to, co widzimy na ekranie, zbiorem piksli, więc teoretycznie możemy alfabet uznać jako piksle, natomiast każdy piksel może występować na przykład w jednym 32 tysięcy stanów albo no więcej. W związku z powyższym możemy coś, ale to jest w tym momencie już sztuczne, tak? To, ponieważ my się tym takimi danymi nie posługujemy, patrzymy na dane graficzne. I te dane graficzne chcielibyśmy reprezentować jako, chcielibyśmy używać jako dane, które są zbliżone do języka naturalnego. W języku naturalnym posługujemy się obrazkami, telewizorem, patrzymy na ekrany komputera, przesyłamy do siebie zdjęcia i do tego próbujemy przywi przywiązać, przywiązać znaczenie. Natomiast znowuż musimy tutaj określić reguły, jak przywiązywać poszczególne informacje do obrazków. Najłatwiej nam będzie, jeżeli będziemy korzystali tak jak tutaj z tekstów, kiedy mamy litery, mamy język naturalny i nie wnikamy w to, że to są piksle, tylko tyle, że uważamy, że to są po prostu dane, że to są w tym momencie dane tekstowe. No, no tak naprawdę są danymi graficznymi. Natomiast jeżeli ktoś Wam pokaże rysunek w postaci przebiegu w czasie, tak? To jakiegoś trendu. Nazywamy zwykle to trendem, albo na przykład pokażę informację, która będzie składała się z, będzie takim rysunkiem składającym się z fragmentów koła, albo też z, coś mi się tutaj przypomina, wykład trwa, nie wiem dlaczego mi to przypomina, ale już to usunąłem. To w tym momencie, w tym momencie musimy umieć przypisywać do tego wiedzę, i to znowuż bardzo ważne, żeby się dogadać z informatykami, żeby oni wam przedstawiali na ekranie w postaci, bo to jest generalnie podstawowy interfejs użytkownika, interfejs graficzny, przedstawiali go tak, żeby to, co jest na ekranie było zrozumiałe. Żeby wykres, wiadomo było, co jest na poszczególnych osiach, co ten wykres reprezentuje, jakie trendy, jakie wartości, Żebyśmy umieli do tego przywiązać wiedzę, bo jeżeli nie będziemy umieli przywiązać władzy, no to, to dla nas to będzie po prostu fajny rysunek, nie? Będzie kolorowy rysunek, równie dobrze możemy sobie poglądać po, pocztówkę. Jeżeli nie wiemy, co to jest za miejsce, no to no ładny rysunek i tyle. Jeżeli ktoś już nam chociaż powie, że to jest Grecja, no to powiem, no dobra, byliśmy tam dwa lata temu, bo w zeszłym roku się nie dało. Jeżeli ktoś powie, że to jest akurat Wasyliki, no to od razu mnie się skojarzy to z, z windsurfingiem, i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, tutaj przypisywanie wiedzy do obrazków jest, jest, bardzo, jest bardzo istotne. Natomiast dane tekstowe, które o którychśmy mówili, że mają przypisane, że jest alfabet alfanumeryczny oraz to, że jest kodowanie, na ogół nam nie wystarczy to. Potrzebna jest dodatkowo jeszcze ta semantyka, semantyka tekstu, który korzystamy. W przypadku XML-a to będzie składnia z XML-a, JSON-a będzie składnia JSON-a. I ta składnia oraz semantyka, która się wiąże z tymi, z tymi dwoma wymienionymi tutaj językami, jak już powiedziałem, tych języków jest bardzo wiele. Ona powinna nam wystarczyć, my tak na dobrą sprawę możemy powiedzieć: Dobrze, to, to, to jest po prostu tekst. My nawet potrafimy ten tekst jakoś przeczytać i zrozumieć. Natomiast musimy sobie zdawać świadomość z punktu widzenia programistów, że to są dane, które są i tak jakśmy poprzednio mówili, strumieniem bitów, czyli to są dane strumieniowe. To jest dla nas super istotne, żeby to były dane strumieniowe. Dlaczego? Dlatego, że te dane. Zwykle powstają w wyniku działania programu i służą do zapisywania danych, zapisywania danych wiążących się z przebiegiem, przebiegiem danego procesu, z realizacją algorytmu. No i na końcu mamy bazy danych, czyli tak naprawdę osobne procesy, które zarządzają danymi. O tych danych nie będziemy mówili tutaj, bo myślę, że one Was średnio w tym momencie interesują. Proszę Państwa, Przypomnę rysunek, który mieliśmy na samym, na samym początku, w którym program korzystał właśnie z danych graficznych. I te dane graficzne są przedstawiane, wy musicie to, cośmy robili do tej pory, między innymi, w szczególności drugie zadanie było poświęcone temu, aby umieć tak od programisty, tak z wymagania zdefiniować, aby programista Stworzył grafikę, która będzie dla was czytelna. Graphical User Interface. I to jest to podstawowy interfejs użytkownika, ale również mamy dwa inne pliki, o których żeśmy mówili, bazy danych. O bazach danych w tej chwili nie będziemy mówili, bo to jakby zakładam, że wykracza poza zakres przedmiotu. W sensie takim, że. Osoby, które nie są informatykami, z reguły bezpośrednio z baz nie korzystają. Ale bardzo często korzystają z plików, i o tym, i o tym chciałbym powiedzieć, bo to, to jest to, co Was czeka, jeżeli chodzi o przygotowanie przygotowanie tekstu. I teraz powiedzmy sobie o tym standardzie JSON więcej. Ja pominę standard, standard to jeszcze może, yy, póki nie opowiem o tym, ale to już jest na ekranie. I zapytam Państwa, podaj przykładowe wartości tablicy dla json -a. Jeżeli ktoś wie, to bardzo proszę. Jak przykładowy, przykładowy, ponieważ jest to tekst, więc można to wpisać w czata, tak? Można to wpisać w plik, można to wpisać na kartkę. Korzystamy z pliku. I Dane, jak już powiedziałem, mogą być, reprezentowane w, mogą być reprezentowane w standardzie JSON. To jest standard tekstowy, a więc musimy mieć ściśle określone kodowanie, żebyśmy mogli przypisywać do y, ciągu bitów. Przy czym zwykle uży, używamy jakiegoś narzędzia, który samą reprezentację binarną y, realizuje na nasze potrzeby. My nie korzystamy. Jednym z takich narzędzi, które, które ja sobie pozwoliłem, y, Zaproponować do wykorzystania do zrobienia rozwiązania zadania numer 3, to jest właśnie ten JSON Editor Online. Tutaj wpisujemy, wpisujemy tekst i tu mamy opcję: mamy new, mamy open, mamy gdzieś save. Możemy to zapisać po prostu jako ee, na dysk. A więc jako plik tekstowy jako plik tekstowy. Nie musimy się martwić, jakie w tym momencie jest kodowanie, aczkolwiek dobrze by było, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że to kodowanie jakieś jest, no bo jeżeli na przykład zaczniemy tutaj zamiast hello world, zaczniemy tutaj używać jakichś takich liter, yy, które są literami typu on, typu ły, typu, nie wiem co tutaj jeszcze, na przykład ły. Da się wpisać wy, da się wpisać wy, da się wpisać, on, da się wpisać, o. Się wpisać, o. one nie we, alfa, nie we wszystkich alfabetach są tak samo kodowane, tak? One nie tak samo są zapisywane w postaci ciągów bitów, mają różną reprezentację w postaci ciągu bitów i w związku z powyższym no, ten tekst może być na przykład nieodczytywalny przez wybrane programy. Wtedy im trzeba zmienić, wtedy im trzeba zmienić kodowanie. Żeby nie zmieniać kodowania, trzeba korzystać dokładnie cały czas z tego, samego, z tego samego kodowania. Ja przypomnę, że jak mieliśmy tutaj pliki, o na przykład ten plik, to możemy go sobie, ja go sobie potrafię otworzyć w jakimś takim programie deletowania tekstów. Tu widzimy, że wszystko jest w odpowiednio. Natomiast możemy spróbować zmienić, bo to właśnie jest encoding, możemy zmienić mu kodowanie na przykład na jakieś inne, na przykład na Ansi. I w tym momencie widzimy, że już ten program przestaje mieć możliwość odczytu dobrego przypisywania znaków, pomijając już semantykę, ale, ale sama składnia tutaj już budzi wątpliwości, ponieważ znaki są zapisane jakoś, tak, jakoś tak dziwnie. W związku z tym to kodowanie jest istotne, ale jak korzystamy z narzędzi, to jest w tym momencie. Tego samego narzędzia to jest łatwiejszy i wy możecie korzystać z tego, samego, z tego samego narzędzia, które jest tutaj darmowe. To prawda, wyświetlają się reklamy, ale to nie jest dla nas takie bardzo istotne. Przejdźmy do tego, co to jest wartość. Tak? Wartość w przypadku json to są tutaj wymienione te wartości. To jest słowo, to jest false, słowo false. Ja tutaj użyłem takiej notacji, która jest zbliżona do notacji BNF. Może jeszcze dla Państwa kolejne ostatnie pytanie, które mam. Mianowicie, może ktoś wie, mianowicie jaka jest, podaj, przykład, podaj przykładową wartość obiektu, object. Ja specjalnie używam tutaj angielskich terminów, Dlatego, że te tłumaczenia nie zawsze są dobre. W każdym razie wartość, wracając do tego, do tego przykładu, wartość jest, jest albo false, albo true. Takie dwa słowa mogą tutaj występować. I one generalnie mają przypisaną semantykę od razu. znaczy tu jest wiedza, że jeżeli używamy słowa false, to chodzi nam o to, że coś jest prawdą. Nieprawdą. Jeżeli słowo tru, to jest prawdą. A więc jeżeli będziemy budowali tą wartość i będziemy przypisywali te dwa słowa, to te słowa mają ściśle określoną. To te słowa mają ściśle określone znaczenie, wiedzę. Coś jest prawdziwe lub nieprawdziwe. Kolejną wartość, którą możemy mieć, to jest wartość 0. A więc taka wartość, która mówi, tu nic nie ma, tu nie ma wartości. A więc mamy wiedzę, że nie ma wartości. To też jest wiedza, tak? Wiedzieć, że czegoś nie ma, to tak samo czasami jest nawet lepiej niż wiedzieć, co to znaczy, co to jest. Jeżeli czegoś, jeżeli pewnej wartości nie ma, to właśnie używamy takiego słowa nul, wskazując, że w tym momencie wartości nie ma, że nie została na przykład określona jeszcze. Pamiętacie, jak mówiliśmy o, żeby tutaj się posłużyć konkretnym przykładem, mówiliśmy o dostawie i mówiliśmy, że ta dostawa ma pewne fazy. Fazę, w której my definiujemy, że dostawa jest, no ale wtedy, kiedy ją zdefiniujemy, że ona już jest, ale jeszcze na przykład nie ma do niej przypisanego firmy kurierskiej, firmy transportowej, no to w miejscu, gdzie będzie miejscu, gdzie będziemy chcieli określić, która z firm transportowych będzie realizowała tą dostawę, będzie nul. Jeżeli w pewnym momencie dookreślimy tą wartość, to zamiast tego nula wstawimy, no właśnie pytanie, co wstawimy? Musimy coś takiego wstawić, co będzie nam reprezentowało, będzie się odwoływało do firmy kurierskiej. Możemy tutaj oczywiście przekleić dane dotyczące firmy kurierkiej w to miejsce, ale też możemy posłużyć, te wtedy będziemy mieli danymi strukturalnymi do czynienia, albo też możemy użyć danych, przepraszam, dane złożone, albo możemy użyć danych strukturalnych, wtedy odwołać się, powiedzieć, że dobrze, w tym przypadku chodzi nam o firmę kurierską, ale ta firma kurierska, dane dotyczące firmy kurierskiej są w jednym miejscu, czyli w jednym, w jednym, w jednym, nazwijmy to rekordzie. To jest, dosyć, to, to jest dosyć istotne, bo wy macie tworzyć właśnie dane strukturalne. Otóż jedną z podstawowych zasad, których informatycy się trzymają, to jest to, że danych nie dublujemy. A więc, jeżeli chcemy wpisać w dane miejsce dane dotyczące firmy kurierskiej, to raczej wpisujemy tam jej identyfikator, który nas który wykorzystamy do identyfikacji, którą firmę kurierską przypisaliśmy, w odróżnieniu od przepisania wszystkich wartości. A więc korzystamy z danych strukturalnych, a nie z danych złożonych. Mamy jeszcze proszę Państwa, number. Tutaj ja nie podałem składni. Składnia jest taka, jak w języku naturalnym, więc jeżeli ktoś tam napisał na przykładową daną pod tytułem number. Liczbę, która jest dowolnym ze znanych formatów. Ja powiem szczerze, ja nawet nie wiem, jaka jest do końca składnia. Wiem tylko tyle, że to jest składnia języka naturalnego. Że należy korzystać ze składni języka naturalnego. Jeżeli chodzi, oczywiście w standardzie to jest określone bardzo precyzyjnie, i, i ja na przykład w tym momencie używam narzędzi do tego, żeby mi. Sprawdziły, czy mi tak wolno zapisać, czy nie? Jeżeli, jeżeli mi nie wolno, to wtedy, wtedy narzędź mi podpowiada, słuchaj, tutaj jest jakiś błąd, i ja wtedy po prostu ten błąd staram się skorygować. Korzystając z wiedzy, którą nabyłem na temat reprezentacji liczby w, w poprzednich latach nauki, począwszy od szkoły podstawowej, tak? Kiedy mieliśmy liczby całkowite, potem były liczby wymierne i tak dalej. Oczywiście nie wszystkie standardy takie jak na przykład zapis z ułamkiem. Są, są możliwe, bo ułamek zwykle oznacza wykonanie operacji dzielenia, a w tym przypadku mamy do czynienia z liczbą, a nie z operacją. W związku z powyższym, wszystkie te formy, które znamy, tutaj ktoś na przykład wymienił taką formę floating point. Tak naprawdę, floating point to znaczy liczba, która ma zmienną, zmienną pozycję przecinka, tak, jest tutaj wykorzystywana. Mamy jeszcze dwie, dwie istotne dwie istotne wartości, mianowicie obiekt, w którym używamy nawiasów klamrowych oraz ciągu wartości klucz wartość i tablicę, gdzie mamy ciąg wartości i do nich uzyskujemy dostęp przy pomocy przy pomocy indeksu. I teraz, jeżeli mamy dane strukturalne, już kończąc te nasze wywody, oczywiście, ten, tego, co ja się spodziewam, oczywiście, to, co kolega będzie się spodziewał, to pewnie Wam określi. Przesunąłem termin. Macie chwilę czasu na to, żeby się wspólnie uzgodnić. Na przykład, ja już do swoich studentów, którzy są u mnie w grupie, od razu powiem, że ja będę wymagał JSON-a i danych strukturalnych. Żeby mieć dane strukturalne, musimy mieć relacje pomiędzy poszczególnymi wartościami. I tak jak pokazałem tutaj przykład, editora, gdzie mamy strukturę. Tutaj mamy między innymi, o to wszystko, to jest obiekt, on który może reprezentować coś. W pewnym momencie tutaj mamy odwołanie, mamy na przykład name, tak, field name. czy Tutaj mamy jakiś string. W tym miejscu chciałbym, żeby się pojawił identyfikator innego obiektu. To nazywamy w języku, w języku JSON nazywamy obiektem. To wszystko, co jest między klamrami. Natomiast tu bym chciał do, do identyfikacji możemy wykorzystywać tak jak pokazałem na prezentacji trzy możliwości mianowicie to może być URL URI lub też lub też GUID. Wszystkie one są dają wartości jednoznaczne, a więc jeżeli oznaczymy jako identyfikator, będziemy mieli pewność, że ten identyfikator jest poprawny. Jeżeli chodzi o generowanie guidu, jest guid generator i ja ten guid generator chyba dopisałem do strony, więc bardzo proszę z tego skorzystać. Tam można. No już nie będę teraz tego szukał, bo nie mamy w tym momencie czasu, ale w, jest link na stronie podanej. Gdyby go nie było, to bardzo proszę mi przypomnieć. I on potrafi wygenerować za każdym razem liczbę, która będzie. Jednoznaczna globalnie, bo tutaj, jeżeli mówimy o identyfikatorach, to istotną sprawą jest to, żeby te identyfikatory były unikalne globalnie. Że jeżeli identyfikator przypiszemy na przykład z firmą transportową, to on będzie reprezentował tą firmę transportową i tylko tą firmę transportową i żadnego innego obiektu nie będzie. Krótko mówiąc, yy, proszę Państwa, wpisujecie tutaj dane. Trzeba tych danych mieć co najmniej 10 sztuk. Reprezentu, reprezentujemy różne e, przy pomocy, no nie tego edytora, tylko akurat tego, edy, tego edytora. Tutaj macie jeszcze, gdyby ktoś miał wątpliwości co do składni e, języka JSON, to tutaj jest wszystko opisane. Prawda powiedział, że to jest trochę język mordoru, więc lepiej jest korzystać z tego, co ja mówiłem i uprościć sprawę, a najprościej jest po prostu próbować metodą prób i błędów korzystać z tego edytora. Zresztą tutaj, gdzie jest również do niego opis. Dobrze, proszę Państwa, wydaje mi się, że w tym momencie zakończyliśmy, zakończyłem wszystko to, co chciałem powiedzieć na temat, na temat danych. Część z tych rzeczy pojawi się w projekcie i będziemy na ten temat jeszcze mówili w trakcie zajęć laboratoryjnych. Część rzeczy pojawi się na teście, ale najważniejszą rzeczą, która dla Państwa jest, to jest to, że większość z tych informacji, które dzisiaj podałem, będziecie Państwo wykorzystywali, powinniście je wykorzystywać na co dzień, korzystając z systemów informatycznych, a przede wszystkim komunikując się z ludźmi, którzy informatyką się zajmują. Ja wyłączam w tym momencie z...